Cześć, jestem Krzysztof Maksel. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania i gravelowania mojego kanału YouTube'owego. Tak? Nie mam swojego fanpage'a? Nie mam swojego fanpage'a. A True Love Cycles nie ma? True Love Cycles to ktoś inny. Jestem Krzysztof Maksel. Ja się cieszę jak małe dziecko, ale mamy już wszystkie rury. Tak. Jesteśmy gotowi do tego, żeby faktycznie zacząć pracę nad naszą ramą. Myślę, że chyba nie ma sensu przedłużać, tylko powiedz mi i naszym widzom, jak połączyć wszystkie rury ramy. Ja się już nie mogę doczekać, zróbmy to. To będzie trwało kilka odcinków, także nie powiem teraz tego w skrócie, ale weźmy może te rury i zwizualizujmy, jak ta rama będzie wyglądać. O, dobra, to ja bym czynny widelec. Nie, to nie jest twój rower. Ja mam to wszystko przy grudce. Czynnego widelca. No i jeszcze są haki. Haki z oznaczeniem 13, to jest 13. Dla mnie ona już nawet w takim ułożeniu wygląda. To teraz wystarczy je pospawać, czy no, okej, ona będzie lutowana, czy wystarczy je zlutować? W jaki sposób zaczynamy faktyczny proces budowy mojego roweru? Bardzo, bardzo, bardzo dużym skrócie podniemy te rury i zlutujemy w kupę, ale zacząć musimy raczej od wyczyszczenia. Przyczepiam nasz projekt naszego roweru. I powiedzcie, co mam robić. Teraz Krzysiek dostaje markera, odlepiamy z rur taśmę klejącą. Bez znaczenia, jak nie ma, tak, akurat nie ma. Najpierw możesz zaznaczyć na rurach, co to są za rurki. Napisz na środku, 3 razy, tak żeby było widać z każdej strony. Tak zazwyczaj sobie to robię sam. I marker wtedy nie pisze, nie? No i odklejamy taśmę i czyścimy ją z zewnątrz. Czysto po to, żeby po prostu łapiąc tą rurę się nie brudzić ten rurę. W związku z tym, że nasza dolna rura ramy jest dosyć charakterystyczna, no to będzie nam dużo trudniej pomylić te rury, prawda? No, do danej rury nie musimy podpisywać, ale na przykład górna rura i podszedłówka są bardzo zbliżone średnicy i można by je... To nie jest najważniejsze. Ważniejsze będzie oznaczenie potem, jak będziemy mierzyć cieniowanie. Wtedy już ma znaczenie, w którą stronę ta rura będzie ustawiona. Te rury się... A, one się różnią średnicą, tak? Tak. Nieznacznie, ale jedno. Ten spoko feature, twoja górna rurka jest grubsza od podszedłowej. Więc będziemy mogli zrobić fajnie to spłaszczenie, ono wyjdzie poza obrys tej i zrobimy to przejście. Trenowaliście to już? Wiecie, w jaki sposób moglibyśmy to zrobić? Nie trenowaliśmy, ale raczej wydaje się to być dość... Nie wydaje się to być jakimś tam wyzwaniem, no. Po prostu tego trudno nie być, a czystość jest najważniejsza w budowaniu roweru. Dobra, czyli czyścimy. Wam pokażemy to w dużym skrócie, a my się bierzemy do roboty. Uwaga, Cech Bike, super by było, gdybyście oklejali swoje rurki, może to jaśniejsze tasiemkownie, to charakterystyczną ciemnobrązową, bo jej klej jest po prostu tak hardkorowy, że myślę, że wszyscy builderzy mają tutaj dodatkowy czas na zbudowaniu każdej ramki, a wiadomo, co to jest czas, no. Dobra, ale nie czyścimy rur tylko z zewnątrz, żeby one były ładne i błyszczące, ale czyścimy je też wewnątrz, prawda? Tak. Żeby ten smar nam nie wypływał w trakcie lutowania. Wewnątrz czyszczenie jest najważniejsze. 80% przygotowanie i 20% pracy. Ale faktycznie to przygotowanie determinuje później ostateczny kształt ostatecznego produktu i to przygotowanie jest najważniejsze. No tak. Bo dzięki temu materiał... Zgadza się, dzięki temu materiał będzie dużo lepiej połączone, czy... Albo w ogóle uda się go połączyć, nie? Też. Chociaż tak naprawdę rzeczywiście dużo czasu ucząc się, ludzie sobie myślą, Boże, oglądają na Instagramie takie piękne, spójne i tak dalej. Myślę sobie, Boże, przecież ja wszystko robię tak samo jak w internecie, dlaczego nie wychodzi? A to zależy właśnie od takich pierdół, których w internecie nie pokazują.
jakimi jest więcej czasu ze szmatką, albo z włókniną, albo z papierkiem ściernym przed samym procesem, który jest najbardziej ciekawy, który każdy pokazuje. Telewizja kłamie. Czy się nie boisz tego teraz? Bo ja na twoim miejscu to bym się bał, że źle wyczyszczę. Podniosłem to pierwszy raz. Jak często czyściłeś rury do ramy? Nigdy. Ale taka praca techniczna nie jest mi obca. Pasjonuję się tym od dawna. No jestem zupełnym amatorem, ale i proces technologiczny, który musi zajść w trakcie budowy takiego roweru, poznałem. Porozmawiałem z Frankiem, który bardzo dużo mnie nauczył już przed tą naszą właściwą pracą. No dobra, czyli ta rura, którą masz w ręce, ona będzie w ramie i na nią będzie gwarancja, a z kolei na tą rurę gwarancji nie będzie. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność, ale myślę, Jan, że w momencie, w którym jesteśmy teraz, czyli trzymamy te rury, czy możesz powiedzieć mi i naszym widzom, dlaczego wybraliśmy taki stop, dlaczego wybraliśmy te rury i jak to wpływa później na ostateczną charakterystykę, właściwości jar trakcyjnych naszego roweru? To jest... To są w większości rurki Kolumbusa z rodziny Spirit, czyli najmocniejsze tak naprawdę, jeśli chodzi o właściwości samej stali, rurki Chromo Kolumbusa. One są trochę oversize'owe, downtube jest nawet mocno oversize'owy, po to, żeby... bo ta rama będzie współpracowała z widelcem amortyzowanym, który jest długi i generuje dosyć duże siły. Więc downtube musi być sztywny i gruby. Top tube też jest 31. Ooo! Tego jeszcze nie mieliśmy. Tak, się porobiło. Trochę inaczej jest w tylnym trójkącie, bo zaczynając od podsiodłówki. Podsiodłówka jest 28,6 mm średnicy, więc taka tak naprawdę z tych cieńszych. I też ma super cienkie ścianki. Bo z kolei podsiodłówka już bardziej nam odpowiada za komfort niż za sztywność, tak? W tylnym trójkącie właśnie i w podsiodłówce, i w seatstayach szukamy komfortu, a w dolnej części tylnego trójkąta, w chainstayach, szukamy sztywności. I tamte chainstaye mają grubszą ściankę, są wzmocnione tak, żeby po prostu sztywność była jakby na przenoszeniu napędu z korby na tylne koło. No i to jest fantastyczne właśnie w budowie roweru customowego, dlatego że tylko w takim rowerze, tylko podczas takiej pracy możemy dobrać średnicę rur do zastosowania, ale też pod zawodnika, czyli zawodnik taki jak ja, który generuje wysokie moce maksymalne, potrzebuje, żeby ten rower był skrojony na miarę i właśnie z pomocą przychodzi raz, że Cech i Kolumbus, a dwa, że wykonawca tych rowerów, czyli tej ramy, i to już jest firma True Love Cycle. Sztywność na dole, w dolnym hamaku, komfort górą. Dokładnie. Dobra, rureczki są poczyszczone, więc tak trochę w trakcie, jak Krzysiek z Jankiem je jeszcze kończyli polerować, ja ustawiłem na szybko mały setup do sprawdzania cieniowania. No, nie chodzi o to, że rurki są cieniowane, są grubsze, mają grubszą ściankę przy końcach, cieńsze są w środku i musimy wiedzieć, gdzie te cienie się zaczynają i kończą, żeby wiedzieć, w którą stronę ustawić rurę i w którym miejscu ją przyciąć. Dlatego łapiemy sobie czujnikiem i po prostu wykonując ruch oglądamy, w którym miejscu ta wskazówka zacznie. Teraz rośnie, w prawo rośnie. Jak zacznie opadać? O, to jest ten moment. To jest miejsce, w którym jest nasz cień. Te odczyty nie są nigdy takie po prostu piękne, że ta wskazówka jest idealnie w jednym miejscu, bo rury nie są nigdy wykonane z precyzją co do setki. Jest mniej więcej ta okolica i możemy sobie jeszcze to potwierdzić parę razy. Tak. No i dobra. To będzie prawdopodobnie strona, która wyląduje przy główce, bo ten cień jest dość długi, chociaż też one czasem one nie są praktycznie równe. Nie są symetryczne. Znaczy czasem mają tą samą grubość, czasem totalnie nie, ale długości mają. A tutaj widać, że tutaj było dużo, dużo wcześniej, czy... Czekaj. Tak, to był sam, na to wygląda, że tutaj ten cień jest bardzo króciutki. Dobra, czyli to jest strona nasza, która ląduje przy rurze podszedłowej.
Tak, to już się zaczyna. Czyli tego cienia, z tego krótkiego praktycznie się nie obcina. Tak. Bo jest tak krótki. Czy kształty progów zazwyczaj są takie same? Bo tutaj dosyć ostro ta wskazówka skacze. Ona ma też taką skalę. Nie, możemy nawet sobie zobaczyć, jak, na jakim dystansie to będzie, a tym jest długi. Możemy zobaczyć, na jakim dystansie. To jest zazwyczaj tam kilka centymetrów długości tego. Zaczynamy tego cienia. Przestaje się ruszać gdzieś. Jakieś tam pewnie 60-70 mm jest z tego. No powiedzmy, że to jest na mniej więcej 50-60, coś takiego. No to jest po prostu wynik procesu technologicznego, bo to wycieniowanie takiej rury nie jest zbyt proste. Jak tak, to nie jest. Też nie byłoby pożądane, gdyby to było tak stopniowo ostro, tak? Wtedy tam generowało się to naprężenie. Potrudnić ją, ona, bo wydaje mi się okiem, że widzę dalej też coś jeszcze. Ten pierwszy stopień rzeczywiście czuję. Palce mi jest bardzo. Czy ja mogę sobie też. Ale tam dalej widać jakby drugi cień, nie? Czyli bardzo możliwe, że ona ma jakby dwa stopnie z jednej strony. W ogóle generalnie Kolumbus nie sprzedaje czegoś takiego jak sety, zestawy. Nie kupuje się w pudełku gotowego zestawu. Są rodzinne rur, oczywiście, ale jeśli kupuje z katalogu, wybiera się pojedynczy. No i powinno być rzeczywiście 60 mm z jednej strony i 120 mm z drugiej strony. To jest naprawdę skokowo, tak? Czyli wyglądało nierealnie trochę. Franek, mamy wyczyszczone i zmierzone rury. Zaznaczyliśmy sobie cieniowanie. I co teraz? Możemy teraz przejść do przygotowywania główki, czyli musimy tą rurę, która należy z rurą, dociąć na długość, oznaczyć sobie tę długość precyzyjnie, splanować ją na tokarce i możemy nakręcić jakieś lutowanie w końcu. Okay. Czyli to, co tygryski, lubią najbardziej. To jest nasza główka ramy. Główka ramy stoi tu na płycie. Okay. Franek, czy główka ramy jest dosyć ciężka, więc ona nie jest cieniowana? Nie, zupełnie nie. Ona przychodzi w 65 cm kawałku. Czy to jest po prostu chromomolibdenowa rura? Tak, dokładnie. I do tej rury mamy stery, które dostaliśmy też z cechu. To są również stery Kolumbusa dedykowane do naszego roweru. Sama rura jest trochę inna niż w rowerze, który skończyliście niedawno, a który wchodzi nam w kadr już od jakiegoś czasu i to jest ostatni rower Trull of Cycling, prawda? Mam nadzieję, że nie ostatni. Mam ostatni, który zrobiliśmy do tej pory. Tak, no to możesz sobie przyłożyć i zobaczyć. Tutaj jest główka pod stery zintegrowane, czyli miski sterów są wlutowane do środka. I dzięki czemu ta główka idealnie przechodzi w widelec, tak naprawdę jest tylko taka niewielka szczelinka. Nasza główka jest prosta, więc będzie wymagała tutaj dolnej miski sterów wystającej, a górna miska sterów będzie półzintegrowana, wciśnięta do środka. No tak, ale nie przeszkadza nam to dlatego, że w naszym rowerze nie będzie takiego widelca, bo to jest rower, tak, to jest rower szosowy, a w naszym rowerze cały front będzie bardzo masywny. I wyciągnięcie tych sterów na zewnątrz będzie jeszcze bardziej podkreślało toporność tego rozwiązania, ale to właśnie w tej toporności będzie cała magia tego roweru. No nie nazwałbym tego topornością, ale wszystko będzie do siebie na pewno. Wiesz, dla człowieka, który całe życie jeździ na torze kolarskim i rowery są, wiesz, bardzo zbite, bardzo zwarte w sobie, a opony cienkie. Gravel, który z daleka wygląda jak szosówka, a jednocześnie ma 2,5-calową oponę i amortyzator z przodu wygląda bardzo topornie, ale zgadzam się z tobą, to rozwiązanie można by było nazwać trochę precyzyjniej. W rzeczywistości będzie fantastyczny. Co robimy dalej? Dalej możemy przygotować główkę. Ona będzie miała 80 mm, czyli możemy sobie tak z grubsza zaznaczyć. W ogóle można zobaczyć, czy ona jest, jak bardzo jest docięta precyzyjnie. No widać tutaj, że to, ta pryzma generalnie będzie moim najprecyzyjniejszym w tym momencie pewnie kątownikiem. Przykładając ją w ten sposób akurat tutaj wyszło bardzo dobrze, ale tu jest szpara na dole, więc nie widzimy. O, w tym momencie, kiedy ją przykładam,
na dole styka się z pryzą, na górze jest szparka, no czyli nie mamy idealnej prostopadłości. No ale z pomocą przychodzi nam tokarka. Tak, ale na razie zanim tokarka, to jeszcze utniemy sobie to na pile. Możemy sobie zaznaczyć na przykład, powiedzmy, no, nie wiem, 82 mm i wtedy mamy na stronę po milimetrze do zdjęcia, a nawet możemy zrobić więcej, bo po fakcie, po zrobieniu roweru też będziemy planować tę główkę. Czyli nasza główka ramy będzie miała około 80 mm. Będzie miała dokładnie 80 mm, to jest super malutko, więc też nie ma co się przejmować, że jest prosta, bo tam i tak będzie się dużo działo na pewno. 83? Tak. Będzie miała w sumie? Mhm. No to git, to ja je robię jednak tak, wcale nie 83, tylko dam sobie zapisy 3 mm, bo będziemy ciąć to na pila taśmowa, chociaż ta jest akurat super, ale nie będzie generalnie idealnie precyzyjna, dlatego no lepiej sobie z tym zapasić. Bo tak naprawdę ta kreseczka wyrezana tym czubeczkiem jest mega cienka i nawet pracując do niej na oko jesteś w stanie osiągnąć super precyzję. I tacy metalworkerzy z wieloletnim doświadczeniem naprawdę potrafią zrobić na oko takie rzeczy, że mierzysz to potem mikrometrem. Czyli tniemy? Żeby się dowiedzieć, tniemy. Patrzcie na to. I idziemy na to kartkę. No dobra, no więc tak, teraz główka jest przycięta z piły. Piła nie ma najlepszej precyzji, przynajmniej nie takiego, na jakiej nam zależy przy robieniu tej główeczki, więc wsadzamy ją w uchwyt. W tym momencie mógłbyś stanąć z drugiej strony w ogóle. Pierwszy raz jak montuję, to nie dopycham główki do samego końca, tylko daję jej tam taką małą szczelinkę pomiędzy uchwytem, żeby ona się nie ustawiła prostopadle do tej szczęki i dociskając trzęsę nią, żeby ustawiła się jak najrówniej względem szczęk. W ten sposób główka powinna być osiowo ustawiona w uchwycie, co da nam możliwość splanowania jej po prostu na końcu, żeby była prostopadłość zachowana między czołem a długością główeczki. Potem po pierwszym planowaniu obrócimy ją o 180 stopni i wtedy już dociskając tutaj do czoła, to nam zagwarantuje też to prostopadłość z drugiej strony. Bo rozumiem, że czoło tego uchwytu ono już jest... Tak, czoło jest zdecydowanie precyzyjną powierzchnią odniesienia jak najbardziej. No i tutaj też super, że twoja główka jest tak mikroskopijna, bo możemy sobie ją po prostu złapać w uchwyt i tyle. I nie bać się, że nam ją ruszy, wyrwie cokolwiek. Przy długich główkach ja niestety muszę przykładać sobie coś, mierzyć, czy ona jest centryczna tak samo przy uchwycie i dalej od uchwytu. Jest to bardziej problematyczne. Nie mam niestety podtrzymki, w której powinienem to robić, albo mam, ale jeszcze nie przerobioną, niedostosowaną. Tutaj akurat fach, jakim jest frame building, wymaga niezliczonej ilości specjalistycznych narzędzi. To jest właśnie taki ciągłe rozdarcie pomiędzy tym, czy zrobić to narzędzie, czy jednak nie tracić tego czasu i trochę się pomęczyć. I po prostu większość czasu jednak wygrywa trochę się pomęczyć, bo nie ma zawsze tego czasu i tyle, ile byśmy chcieli. No ale co, no, szybko splanujemy tą główeczkę, zmierzymy ją potem. Możemy po splanowaniu jednej strony oznaczyć wtedy dokładną długość i planować do drugiej kreski. Albo zostawić sobie jeszcze nadmiaru, nie wiem, po pół milimetra do splanowania ręcznie. Liziniemy to, co tutaj... Ale widać, słychać jak bije. Toczymy do momentu, aż przestanie. Właściwie może się wydawać też potem, że nie... Super. No i super. No i teraz tylko szybki gracik. No i teraz powrót na płytę, znowu trochę wysokościomierza, żeby od tej powierzchni, która od teraz jest już naszą powierzchnią odniesienia i nadaje się do jakiegoś tam, no nadaje się jako powierzchnia odniesienia, zmierzymy, żeby wyznaczyć drugą stronę. Teraz jeszcze tym pilnikiem tylko usunąłem takie luźne dziury.
Okej, okay, dobra. No i wygląda to dobrze. Dobra, no i teraz tak właściwie po prostu idziemy na te 83 mm, czyli nasz ostateczny wymiar główki. Mogę dorzucić jeszcze te 2 mm, żeby po milimetrze był. Do sklonowania po fakcie i zostaje nam powiedzmy jakiś taki milimetr jeszcze do zdjęcia po tej stronie. I możemy czyścić ją, wdygnieć słoneczko i lutować. Skąd się wzięło to słoneczko? Ha, to jest dobre pytanie, bo to wcale nie jest słoneczko, chociaż takie nazywamy. I to jest kwiatek, ten kwiatek się nazywa Maciejka. A dokładnie jest to interpretacja Maciejki, naszej koleżanki Kai Kusztry, która zaprojektowała ten znak graficzny. Kładąc go ja po prostu tutaj bez myślenia mogę przyłożyć się drugim kawałkiem rury, uśmiechnąć się do Jezusa i ścisnąć mężczyznę. Natomiast raczej nie będzie idealnie. Teraz możemy to przyłożyć i zobaczyć, czy słoneczko nie jest przekoszone na skos. Wygląda dobrze, według mnie. No według mnie wygląda nawet skosu, bardzo dobrze. Ale za bardzo odstaje. Na pewno promyczki jeszcze za bardzo odstają, to myślę, że lepiej leżeć do lutowania, żeby się nie mogło nie kruszyć. Więc teraz to już możesz trzymać. Dobrze. Teraz no, to już jest kwestia podoginania tego palcami albo tymi kombinerkami po prostu. Kawałeczek przy kawałeczku i to przylutujemy. Wydawać by się mogło, że budowa ramy to nie jest nic skomplikowanego, bo koniec końców to jest tylko i wyłącznie rower. Maszyna bardzo prosta w swoim działaniu i tak jak się myśli o rowerze jako całości, to faktycznie ten proces, który ktoś mógłby sobie wyobrazić, że jest dosyć prosty, w rzeczywistości nie jest. Liczba detali, o których chłopaki, o których Franek musi pamiętać, jest spora. Ta liczba cały czas wzrasta. Za każdym razem dowiadujemy się o czymś nowym. To jest śmieszne, ale ja się zastanawiam właśnie, i który to będzie numerek na liczniku, kiedy naprawdę uznam, że już wiem, jak to robić całkowicie od początku do końca i to jest to. Bo nie wiem, wydaje mi się, że chyba to będzie musiało być jakieś 50 albo 80. Teraz ja jeszcze potrzebuję z minutkę i jedziemy z tym. A oczywiście przed lutowaniem, oczywiście standardowo, klasycznie, czyszczenie wszystkiego dogłębne i matowienie. Też ze sreberkiem, tak jak z farbą, jak coś będzie zmatowione, będzie miało te delikatne zarysowania, zawsze chętnie to sreberko czy tam mosiąc, w zależności od tego, co robimy, będzie miało ochotę się do tego łapać. Chwila na przebitki i zaraz zaczynamy lutować. Tak, teraz główkę bardzo delikatnie włóknią, żeby ją tylko trochę zmatowić. Słoneczko mam już zmatowione od środka, więc te dwie powierzchnie teraz się będą bardziej lubić. Na tym nam zależy. No i właściwie zostało nam to odtłuścić, oczywiście jak wszystko, posmarować pastą i jechać. No i tego nie żałujemy. Jak chcemy ładnie zlutować, to tego nie można żałować. Po lutowaniu, szczególnie jak jeszcze trochę pasty się przypali, to, no to wygląda raczej tragicznie. Tak, sam efekt po prostu z podpalnika nie będzie jakiś idealny. Dobra. Jak mówiłem, że to będzie szybko trwało, to miałem na myśli samo lutowanie też, oczywiście, bo przygotowanie jest... Dobra, i to też nie będzie chciało tutaj... O, dobra, już. Leży. Wypadałoby teraz to słoneczko ustawić na dobrej wysokości. Dobra, powiedzmy, że jest spoko. Tu mam taki gadżet. Gadżet, który sprawi, że nigdzie mi to nie odjedzie. Często ten gadżet lubi się też do słoneczka przylutować trochę. No i teraz zasłaniamy wszystko tak naprawdę tą pastą. Nic nie będziemy widzieć. Jednolitek grzanie po całej powierzchni. Przy lutowaniu srebrem my raczej wlewamy to srebro, chcemy, żeby ono się rozpływało. Nie lutujemy tak punktowo. Pasta teraz się krystalizuje
ale zaraz będzie się robić płynna i przezroczysta. To jest też taki indykator tego, że rzeczywiście już możemy pracować. Na słoneczku już pasta się zginęła, słoneczko dużo szybciej się podgrzało. Dobra, spróbujmy. No i lód dodaję, żeby to wyglądało schludnie, staram się lód dodawać tylko przez dziurkę w słoneczku. I teraz pracuję kopalnikiem, żeby srebro wypłynęło do wszystkich, pod wszystkie promienie. Dobra, jeszcze jest go prawdopodobnie trochę za mało. O, dobra. Dobra, srebro jest pod każdym promyczkiem, więc mamy koniec. Tam, gdzie jest najgrubiej pasta po prostu. Super, świeżo zlutowane słoneczko, ono już nawet sekundę odleżało, popękało, zabieramy, możemy je pokazać. Zobaczymy trochę z dystansu. Wygląda tak średnio na tym etapie. Natomiast ja jestem zadowolony, bo lutowanie poszło fajnie, naprawdę. Krzysiek, co robisz? Czekam na Franka. Franek poszedł umyć naszą główkę ramy. Wiemy już, co musimy robić za chwilę, czyli musimy ją zeszlifować, dlatego że lód... Dzień dobry, panie Franku. Dzień dobry. Franek przyszedł z gotową, już umytą, zlutowaną główką ramy i teraz ja muszę ją wyszlifować. Proszę Państwa, dla przypomnienia powiem, że kończymy 5 godzinę polerowania, natomiast magia ekranu sprawiła, że dla Was to zaledwie sekundy. Słuchaj, na szczęście to ja będę montował ten odcinek i te wszystkie głupie doszlinki, którymi nie raczycie od jakiegoś czasu, one wszystkie wypadły. Ale w montażu wyjdzie, że zrobiłem to kilkanaście sekund, a kiedy skończę powiem... Zadam Tobie, Franek, pytanie, ile to zajmuje. Ja nie wiem, ile to zajmuje. Nie, żartuję. I to... Powiedz mi, takie polerowanie tych lutów, to jest cały czas tutaj na ramie, czy na wieszaku, czy tutaj na stole sobie to rozkładasz? Jak to wygląda? W większości, znaczy to jest tak, najpierw wykańczam luty, robię cały przedni trójkąt, znaczy zacinam rury na cały rower właściwie, ale wykańczam najpierw luty całego przedniego trójkąta, bo wtedy nie wchodzą mi w drogę po prostu widełki tylne, jest no, dużo lepsze dojście do wszystkiego. Więc mogę sobie zapaść to spokojnie w to wielkie imadło rower za support i większość czasu w supporcie, za support złapany w imadle, a też sporo miejsc, żeby dobrze dojść do niektórych miejsc, żeby po prostu takiego stojaka serwisowego. On jest super, bo można sobie zorientować rower w każdą stronę dosłownie, natomiast nie jest sztywny w ogóle, więc... Moi drodzy, zerknijcie proszę, bo raptem po 25 sekundach szlifowania naszą czołą pokazuje się taka Maciejka, którą teraz będziemy wykańczać włókniną ścierną. Tak, to jest dosłownie ostateczne wykończenie. Nie wiem, czy będziecie wygodni w imadle, możesz sobie wyciągnąć i w ogóle zrobić to, myślę, z ręki. Nie, w tą samą stronę. Ręczna robota. Cały dzień pracy skończył się dla nas powstaniem takiego elementu, czyli główka ramy, która zdeterminuje ostateczny kształt naszego roweru.
I mały detal, że fajnie by było, żebyście w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napisali Maciejka, a my zakładamy główkę na Giga i żegnamy się z wami. Ona wchodzi tutaj, już wiem jak to wygląda. To oddało i wszystko jest na miejscu. Dziękujemy wszystkim lajkującym, komentującym i subskrybującym Gravel Maxela. To jest naprawdę fajna rzecz. Cześć!